każdy marzy o największej górze w MMA, nie? A na pewno tak samo marzysz, nie? Ale powiedziałem tak, że musisz puścić wszystko. To znaczy, rodzina jest druga, jak masz dziecko jest drugie, żona jest druga, dziewczyna jest druga, robota jest druga, obojętnie co jest w twoim życiu, czy masz coś innego oprócz tego MMA, musisz opuścić to. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Kacper Formela, znajduję się pod hotelem Hilton w Łodzi. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, wydarzenie KSW 59, gdzie zawalczy mój przyjaciel Sebastian Przybysz, opas tej federacji. Nie będziemy rozmawiać o KSW, a nie o Sebastianie, tylko o Krzysztofie Soszyńskim, o człowieku, który rozpoczynał swoją karierę MMA w Stanach. Walczył dla największej organizacji MMA na świecie. Oglądajcie uważnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Już zaraz się dowiemy, jak to kiedyś było, jak to wyglądało na amerykańskiej ziemi i jak wyglądała Krzysztofa kariera w UFC. No tak, ja byłem małolatem, jak oglądałem. Czekaj, jak wasza kariera się zaczęła? Jak się zaczęła twoja? Kariera czy to, że zaczęłaś? No, zacząłeś, ile lat miałeś, jak zacząłeś, nie, 15, gdzie zacząłeś, co robiłeś? Miałem 15 lat, jak przyjaciel zabrał mnie na taką oldschoolową siłownię, gdzie wisiał worek. I ten przyjaciel trenował taekwondo, więc poprosiłem go, czy mógłby mi pokazać jakiś taki, nie wiem, podstawowy cios. I zamiast tak naprawdę wyciskać z nim na klatkę sztangę, to przez całą godzinę próbowałem uderzać ciosy proste, aż zdarłem sobie całe kostki. Tak mi się to wkręciło, że to jednak nie jest taki sport dla debili, jak to się wydaje, że wychodzi dwóch gości i się pierze i to nie ma sensu, tylko tam jest technika, tam trzeba dużo myśleć. Tak mi się to spodobało, że bardzo chciałem po prostu rozpocząć. No i tak zacząłem od stójki, a potem stopniowo dodawałem wszystko, aż skończyłem to MMA. No i teraz biję się opas. Z 5 siedemek, to znaczy w Lucky 7? Lucky 7, tak. To jest moja szczęśliwa ręka, którą nogał kilka ludzi. Pewnie. To moja się zaczęła, miałem 25 lat. Byłem profesjonalny wrestling, brałem, tak. Wiesz, ten WWF, tak jeździłem po Kanadzie trochę i uczyłem się tego wszystkiego. Pojechałem sobie do Calgary i tam jeden trener nazywał się Bad News Brown, taki fajny gość, który miał brązowy medal w judo w montrealskiej olimpiadzie. W 79 roku chyba było. I on był jeden z takich tough guys w wrestlingu, nie? I on pojechał, spędził dużo lat w Japonii, uczyć się apkido, hakido, jiu-jitsu, to wszystko. I on zawsze, jak zaczynał ten profesjonalny wrestling training, zawsze kazał nam grappling zrobić, nie? Ruszać się troszeczkę, nie? Nie wiedziałem, co to jest wcale. Widziałem te UFC 1, 2, 3, oglądałem w telewizji, ale to nie było takie dla mnie, oh my god, nie? To było troszeczkę za brutalne jeszcze, nie? Bo nie wiem, po jajach się lali, po włosy, nie było takie... Nie było tyle zasad. Yeah. I to mi się tak nie podobało. Ale fajnie było, bo nie, oglądaliśmy to, ale to nie było coś tak, to wejdę. Ale ten gość mi pokazał Kamurę i pomyśl sobie, ma 53 lata, 54 lata, dwie złamane biodra miał, nie, nowe. Ja jestem w jego gardzie i nagle, ja ważę 130 kilo. Nagle tutaj, kurwa, co to jest, man, naucz mnie tego. A on powiedział, okej, to musisz znaleźć sobie jiu-jitsu szkołę, nie? No to ja szybko do autobusu wjechałem z powrotem do Winnipegu, Kanady, gdzie tam mieszkałem. I zobaczyłem pierwszą szkołę, nazywa się Rodrigo Munduruka, brazylijski facet był, który tam miał otwartą szkołę już nawet długo. I weszłem i normalnie, pierwszy dzień, jak walczyłem, taki ten co na końcu, na treningu kończysz i zaczynasz ten free roll, nie? Że tak. Się bawisz się, nie? Taki black belt, 135 poundów, to ile to jest? Mniejszy niż wy, kurde. To moja kategoria. 54, czy 53 kilo, 51 kilo? Tak, 61. 61, okej?
nagle jestem na ziemi, śpię, kurde, rozwalił mi gardło i od razu powiedziałem sobie, ja muszę coś nauczyć, ego zostawiam przy drzwiach i zacząłem dwa razy dziennie, codziennie trenować. Później spotkałem w tym gymie, trenował Joe Dirksen. On był jeden pierwszy z Winnipegu, Manitoby, który wszedł do UFC. I jak on wchodził do UFC, to poprosił mnie, czy ja mogę być w jego kornerze. To było może już 6 miesięcy, 8 miesięcy po moim treningu, jak zacząłem. Spytali się mnie... Szybkie Dawidów na rozwój. Spytali się, czy chcesz walczyć, nie? I tak poznałem się z Joe Dirksen. Ja miałem te parę takich... Moja pierwsza walka była w... Ja się mówię po polsku barn, tam gdzie zwierzęta są. Stodoła. Nie, stodoła. Ale taka wielka stodoła. Nie, i tam była moja pierwsza walka była. W stodole? Zajebiście, w stodole pierwsza walka. I walczyłem, miałem 0-0, walczyłem z facetem, który miał jakieś 13-7, coś takiego. Ale dziwne czasy były. I wtedy Joe Dirksen... A mogę z ciekawości zapytać, ile za pierwszą walkę zawodową w ogóle dostałeś pieniędzy? Czy dostałeś jakieś pieniądze? Może 100, na $50 czy $100? Nic, tylko że... No, czyli tak podobnie ja 700 zł. Ja 500. 500, 700, $100. To nic. Ja dopiero zacząłem zarabiać jakieś pieniądze. Może jak zacząłem na przykład w IFL, jak weszłem, nie w tą ligę IFL-ską, tak. Wtedy miałeś kontrakt na rok. To było troszeczkę inaczej, dostawałeś pieniądze, sponsorowany byłeś, a też walczyłem na HD Net Fights, walczyłem w takich trzech rzeczach, wtedy może zarobić. Tak to jak jeździsz po Kanadzie, po tych małych takich rzeczach, nie było tak dużo pieniędzy. Nawet Jerzym zaczął swoją organizację też w Winnipegu. A tam żeśmy otwierali, też żeśmy próbowali chłopakom dać jakąś szansę trenować i walczyć. I też nie było takie duże pieniądze, nie? My miałem Joe Dirksen, że walczył, parę UFC chłopaków walczyło. Ale Joe Dirksen, jak mi zobaczył, że jestem bardzo na przykład w tym, że chcę do tego dojść, poprosił mnie, hej Krzysztof, ja teraz będę walczył z Diesel Riggs w UFC, chcesz być moim kornerzem. Okej, bierzemy, rentujemy auto, właśnie 4 godziny do Las Vegas jedziemy z chłopakiem, z moim kolegą i... Co się stało dla mnie, że w czasie jak on był w oktagonie i przygotowywał się do walki, tak 3-4 godziny przed walkami, nie? Ja poszłem sobie na samą górę MGM Grand Arena i tak sobie siadłem po raz pierwszy raz i zobaczyłem ten oktagon i zacząłem płakać. Takie emocje we mnie weszły, zacząłem płakać i sobie powiedziałem, za 5 lat ja w tej klatce będę. No, to pamiętam, do tej pory cały czas nawet już mam tego. No. I to sobie powiedziałem i to prawie dokładnie 5 lat później byłem w USA. Hello. Good luck, Seb. Okay. Good luck tonight. Nagrywaliśmy wczoraj wywiad z Krzysztofem, no ale po całym dniu latania kamerą i nagrywania tego pana wyczerpała mi się bateria. Poleciałem do pokoju po drugą, która się okazała niestety wyczerpana, więc jesteśmy teraz tutaj w dniu, w którym ten pan będzie walczył o pas KSW. Idziemy teraz do pokoju, dogramy odcinek o Krzysztofie i jego karierze i może w końcu się dowiemy, co ten człowiek wyczyniał w Stanach. Zapraszam. O, to nie te drzwi. Szukamy witamy, Krzysztofa, ale MMA Rocks. Witam serdecznie, ale to nie Krzysztof, także... Dobrze, możemy... to idziemy szukać dalej. Powodzenia, niech się Krzysztof znajdzie, pozdrawiam. Mówiłem się, że chyba 17. No. To idziemy do 17. Właśnie tu jest, tak jest. Można? Hello. Siema. Wyspany? Witam. Jak mam? Wszystko? Cześć. Dzisiaj już jestem przygotowany. Trzy baterie. Tak, trzy baterie są przygotowane. Dwie karty pamięci, jeśli by miała się wyczerpać pamięć, to też się przygotowałem. A nie 13? Poszliśmy do 413. To chcesz do 413. Wszystko jest ok. Czekaj, zobaczymy, czy się nagrywa. Nagrywa się, głos się nagrywa. Raz, dwa, trzy. Dobra. No to co?
wracamy do rozmowy z wczoraj. Ja chyba nie pamiętam, żeśmy rozmawiali o tym wczoraj. Ja doskonale pamiętam. Skończyliśmy w momencie, w którym ciarki cię obeszły. Skończyliśmy na momencie, kiedy pojawiłeś się pierwszy raz w Las Vegas, jeszcze pierwszy raz w MGM Grand. Aha. Poszedłeś do góry, zobaczyłeś klatkę UFC i przeszły ci ciarki, doznałeś uczucia, tak, które spowodowało, że za 5 lat powiedziałeś sobie, że chcesz tam się znaleźć, walczyć i tak naprawdę tak się stało. Tak, tak. Prawie mam sprawę do daty nawet. Było bardzo blisko. Później ty żeś wyszedł. Tak. Myśmy sobie porozmawiali, dobrze żeśmy powiedzieli o tym, że pytam się na przykład Specjana, gdzie czy co, co jest jego, wiesz, gdzie chce dojść, do czego, do wszystkiego. Każdy marzy o największej górze w MMA, nie? A na pewno tak samo marzysz, nie? Ale powiedziałem tak, że musisz puścić wszystko. To znaczy, rodzina jest druga, jak masz dziecko jest drugie, żona jest druga, dziewczyna jest druga, robota jest druga, obojętnie co jest w twoim życiu, czy masz coś innego oprócz tego MMA, musisz opuścić to i musisz to mieć. Czyli kariera vlogowania idzie na nie drugi, trzeci, czwarty plan. Oczywiście żartuję, to jest po prostu zajawka. To możesz robić, to co robicie, nie, to fajnie wygląda, bo sobie położysz kamerę, trenujesz, rozmawiasz, to wszystko, ludzie to oglądają i to na żywo tak prawdziwe to wszystko wychodzi, nie? Ale żeby dojść do tego poziomu, no to każdy mówi, że musisz, wszystko jest drugie. Twoja kariera, twoja MMA, to jest srasz, jesz, śpisz i trenujesz. To jest życie. I to robisz 3 razy, 4 razy, 5 razy dziennie. Jest środa, jesteś dobity, nie chcesz już wstać z łóżka, ale trzeba wstać z łóżka 3 razy i trenować. I to jest normalne i o to chodzi. I obojętnie kogo jest, nie wiem, jak żona, czy dziewczyna, czy dzieci, czy coś, to zawsze są drudzy. I tak to wyszło. Ja to zrobiłem i to było bardzo trudne, ale rodzina razem z rodziną żeśmy zdecydowali się, że ta kariera jest szansa dojść do tego poziomu i żona była, rozumiała to wszystko, nie? I pomagała mi wszym, tam ze mną była cały czas. Nie, co potrzebowała, ona była, nawet była moim menedżerem i to wszystkiego, to cośmy to razem sobie zrobili, ale wiedziała, że 2 tygodnie, jak się walka skończy, mamy tylko razem 2 tygodnie, idziemy, pojeździmy po świecie, czy coś zrobimy, siedzimy w domu, jesteśmy razem, ale jak znowu czas na trening, zaczynamy trening po 2 tygodniach tej przerwy, no to tylko to ja robię, nic innego i nigdzie nie wychodzę i trenuję i to wszystko i to jest właśnie takie trudne życie dla dużo ludzi i dużo problemy z tego są, nie, bo to nie tylko są, dojdziesz do tej kariery, ale zgubisz dużo rzeczy po drodze. I tak trzeba zdecydować się, co chcesz zgubić, co nie, i to jest właśnie tak trudno. Tak, to też jest kwestia tego właśnie, jak się coś lubi. No jak, wiesz, skoro byłeś w stanie poświęcić rodzinę, wszystko dla tego, żeby to robić, o to znaczy, że ci to sprawiało przyjemność, że to jest coś, co kochasz. Więc nie można powiedzieć, że jakby nie czujesz raczej tego, że zmarnowałeś tam ten czas, nie? Byłeś zadowolony z tego, co robisz, wiesz, ja bardzo zadowolony, to zmieniło mi całkowicie życie. Jestem w tej sytuacji, gdzie ja jestem teraz, bo doszłem do tego poziomu, gdzie ja byłem, nie? To znaczy, chodzi o karierę z filmów, karierę teraz z KSW, co teraz robię, jako komentator, nie, takie rzeczy, życie nawet, pracowałem później, jak skończyłem z UFC, to zaraz zostawiłem zajęty się z UFC Gym i ta kariera moja była dalej, nie? Jako trener, później jako manager, później jako dyrektor MMA i fitnessu dla tego wielkiego giganta. Tej firmy, nie, tej fitnessowej. I przez to przeprowadziłem się do Dubaju i teraz żyję wspaniale w Dubaju, nie? I to jest tak, chodzi, ale też, nie? Już żonaty nie jestem, nie? To też się urywa. Już syna nie widziałem, nie widziałem, ale jak miał 10 lat, ja wyjechałem. I dopiero żeśmy razem mieszkali, jak miał 19. Wtedy 9 lat, on był z mamą, ja wyjechałem i jeździłem tam i z powrotem pomiędzy tam, gdzie mieszkałem w Kanadzie i do Los Angeles, Las Vegas, żeby trenować z tymi ludźmi, którzy mi bardzo pomogli, nawet w Toronto też. I przyjechałem do domu może na 2-3 miesiące w roku i później zdecydowaliśmy się, że żeby karierę budować, trzeba pojechać do Ameryki. No to syn został w Kanadzie. Jakie to były lata?
Jakie to były lata? Mniej więcej, plus minus. W 2005 zacząłem trenować, nie, czekaj, w 2002, 2003, 2004 gdzieś tak zacząłem trenować. I 25 lat to ja, 25 lat, 87 to ja, 2002. Ja 2002 zacząłem trenować i ja w 2008 byłem w UFC, gdzieś tak, w 2007-2008 i karierę skończyłem w 2011-2012. Była krótka, ale bardzo intensywna. A, 40 walk. pierwsze 14 walkach walczyłem z 9 chłopakami, którzy doszli do UFC. Czyli walczył z samymi kotami. Ja bardzo dużo. Dostałem po dupie bardzo dobrze, ale inaczej nie mogło być ze mną, nie? To musisz zrozumieć, że ty wiecie o tym dobrze, że, mm-hmm. że żeby dobry cios uderzyć, trzeba to zrobić 10 tysięcy razy, ale 10 tysięcy razy dobrze. Nie, tak jak zaczynasz tą karierę wszystkiego, no to wszystko w nazie jest źle, nie? Dopiero znajdziesz trenera dobrego, znajdziesz to wszystko, później musisz, okej, ten cios 10 tysięcy razy, drugi cios, połączyć te dwa ciosy 10 tysięcy razy. Teraz kopanie, teraz ataki, teraz nie, zapasy, teraz to wszystko, nie, to musisz połączyć, a ja to wszystko miałem zrobić w 5 latach. Moment, nie? I to dlatego, jak na przykład jakbym zaczął tą swoją karierę, jakbym miał może 16 lat, 15 lat, 17 lat, i wtedy nadobać te jeszcze 7-8 lat tego treningu i tego, żeby się do głowy tak weszło, to naprawdę mi się wydaje, że naprawdę w tej pierwszej piątce na pewno bym był taki, nie? Bo ja dopiero się czułem dobrze w klatce, jak się kariera skończyła. To moje ostatnie 4-5 walk, co walczyłem, dopiero wtedy zrozumiałem, co to jest MMA. A to już miałem 32 lata, 33 lata, jeszcze kontuzje, 9 operacji na kolana, nie, nos, łokieć. No wszystko było rozwalone, nie? I wtedy dopiero jeszcze się dowiedziałem, co to jest. Dopiero mogłem zamknąć oczy i mogłem walczyć, rozumiesz? I jakbym to zaczął, mówisz, 17-18 lat, bym zamknął te oczy, jak miałem 25-26 i wtedy bym już wszystko wiedział, rozumiał i wtedy ta kariera by tak poszła, nie? Dopiero mi kariera weszła, jak miałem już 30, nie? I to właśnie... Ja rozumiem, o czym mówisz, bo ja sam też czuję po sobie, że cały czas z każdą walką staje się dużo bardziej dojrzałem. Tak jest. Nie mówię tylko jakby o życiu sportowym, ale też to się też przekłada na moje życie. Tak. Z każdą kolejną walką czuję, że się robię lepszy, ale jednocześnie czuję, że to ciągle nie jest mój szczyt, że jeszcze to jest gdzieś daleko przede mną. Nie będzie końca. To jest właśnie, że ten sport, w tym sporcie zawsze coś się nauczy, robienie, czy jesteś pierwszy, czy czempionem, czy coś, zawsze jest jakieś coś, bo zawsze za tobą jest 15, 20, 30, 60, 80, 100, wszyscy cię gonią i oni chcą lepszy być niż ciebie. I zawsze ktoś, i zawsze tam jesteś lepszy. Nie? I o to chodzi, że nigdy nie trzeba, nigdy może zatrzymać się i cały czas trzeba iść tą górę i praktykować i ciężko, i aż ta kariera się skończy, wtedy możesz powiedzieć sobie, okej. Okay, żona, okej, dzieci, okej, to wszystko. To nie jest tak łatwe. To jest dużo, poniosłeś na was sacrifice. Poświęcenie jest. I to dużo z tego gubisz właśnie. I to chodzi. I teraz masz takie pytanie. Nie, niektórzy są żonaty, niektórzy mają dziewczyny, niektórzy mają dzieci. Chcesz to połączyć z boku na trochę, na parę lat i wtedy wrócić do tego, kiedy możesz? Czy oni mogą być numer dwa i rozumieją to, co ty robisz i będą za tobą obojętnie co? Czy jak jesteś numer dwa? Czy trzeba też sami to... Nie, to jest trudna decyzja. Trudna decyzja. Wczoraj powiedziałeś, że byłeś na tym balkonie, patrzałeś na klatkę UFC po raz pierwszy, pojechałeś tam w roli cornera, narożnika. Szybko zacząłeś być w narożniku i podpowiadać kolegom, znajomym. Jak to wyglądało? Do pół roku wtedy chyba trenowałeś, tak? No. Ja to, wiesz co, ja to nie, że ja nie byłem pierwszy corner, nie byłem ten drugi, miałem to, ten wodę, miałem lody i nic nie mówiłem, tylko patrzyłem się, kurwa, co to jest, gdzie to jestem, coś fucking crazy, że jestem tutaj jeszcze na tym miejscu, nie, już dopiero zacząłem to wszystko, już dopiero rok minął gdzieś niecały i nagle już UFC, już Dana White wychodzi, ten, poznajesz wszystkich i... Ja, to jest. Ta kariera tak szybko się idzie, wiesz? To nagle już 2 lata, 3 lata, 4 lata, teraz już 17, 18 lat przeszłeś. Wygrałeś, może przegrałeś te 2-3 pod rząd, nagle wygrałeś 5-6 pod rząd i nagle ludzie się na ciebie patrzą. I teraz, okej, zamiast w Toronto, teraz jedziemy do Las Vegas. Możemy się spotkać z kimś tam w Toronto, że on mnie weźmie do Las Vegas i teraz będę spał na materacu w Las Vegas, nie? Albo tutaj w Toronto u trenera będę spał na ziemi, nie? I,
miałem basurty na ziemi na 2 tygodnie, nie, żeby trenować z nim, nie, takie rzeczy. W motelu mieszkałem 6 miesięcy w Los Angeles, żeby koło gymu, żeby coś tego mieć. To wszystko, co zrobiłem, włożyłem wszystko z powrotem na to i żeby trenować. Jeździłem po świecie, próbować znaleźć ludzi, którzy chcą ze mną trenować, którzy chcą mnie, żebym przyjmieli mnie na grupę i trenowałem. I to wszystko. Dostałem w dupę codziennie, poszłem spać, wstawałem, w dupę znowu, to poszłem spać. Tak było życie. Non-stop. Super. Możesz mi powiedzieć, kiedy poczułeś tak, że zacząłeś być rozpoznawalny? Czy podczas jakby swojej kariery czułeś, że był taki moment, że nagle już stałeś się, że cię rozpoznawali ludzie na ulicy i patrzyli, patrz to ten Ultimate gościu, Fighter. Nie? Ultimate Fighter. Tak? Byłem Ultimate Fighter numer 8. Poczekaj, tylko przerywnik, bo ludzie w dzisiejszych czasach, młodzież, mogą nie wiedzieć, co to był program. To był program zorganizowany przez UFC, zawodnicy wchodzili do domu i walczyli o kontrakt z UFC. Tak. W dwóch drużynach. Nie. Pamiętasz, jakim narożnikiem byłeś? Tak, ja byłem za niebieskim z Frank Mir, a pomiędzy Tim Noguera. Nogera. I później to jakie nazwiska? Jakie nazwiska? Te pierwsze tufy to były najlepsze tufy, moim zdaniem. Nie. Właśnie to było tak fajnie, bo my wszyscyśmy oglądali te pierwsze tuf, nie? I tak sobie zdecydowałem się, okej, no to kiedy następnym razem, kiedy będzie ta lekka heavyweight, light heavyweight? Light heavyweight, po polsku jest półciężka. Jak będzie półciężka waga, to sobie zabiję sobie wideo i zrobię w domu i siedziałem na kiblu. Udawałem, że srałem i czytałem gazety i później zrobili mi wywiad, dziewczyny, moja żona wywiad zrobiła i żeśmy wysłali i tak było. Później przywieźli mnie do Las Vegas i dostałem szansę, żeby być w domu i ja z tego wyszło wszystko dobrze. Jak wspominasz ten okres w domu w Tufa? Ile tam czasu byłeś? Jak to wyglądało? Wiesz, ja byłem za młody, żeby oglądać te odcinki, a oglądałem to później gdzieś tam odszukiwałem w internecie. Na UFC Fight Passie. Tak, na UFC Fight Passie. Ale jeszcze mówię nawet teraz, że będą następne odcinki, będą chcą dalej dawać coś takiego. To wiesz, że teraz jest ten Dana White Contender Series, ale wiem, że też rozmawiałem ludzie, żeby też chcieli, tam rozmowa jest, że może wróci ten Ultimate Fighter, że tam goście będą znowu walczyć, ale nie wiem. Dla mnie to było dobrze, wiesz, to nauczyłem się dużo o tym, że jak chcesz mieć coś z tego, bo posłuchaj, takich chłopaków jak ty jest teraz tysiące. Możemy powiedzieć, że 100 tysięcy, 200 tysięcy są w tym samym poziomie, gdzie ty jesteś, co dojść do tego. Mam takie pytanie. Jak Dana White ci zadzwoni dzisiaj, powiedz mi, dlaczego jesteś, czy mam cię wybrać ciebie, a nie jeden z tych 10 tysięcy, co jest za tobą. Co mu powiesz? Że rozpieprzę ich wszystkich. Okej, a to 10 tysięcy chłopaków to samo ci powie. Rozumiesz? To i o to chodzi. Co odpowiada Sebastian Przybysz? No nie. Dzisiaj wygrywam paskę SWO w największej federacji MMA w Europie. Nie. To jest dobrze. Nie, to jest jedno. Ale rozumiesz, o co chodzi. Że musisz mieć coś jeszcze, oprócz tego, że możesz dobrze walczyć. Jestem śmieszny. Jesteś śmieszny. Rozmawiasz dobrze. Nie, możesz powiedzieć, że ja mam 70 tysięcy ludzi na Facebooku, którzy mnie followują, to tego robić, czy na Instagramie, czy na czym. Oby nieco, ale musisz się pokazać, że ty możesz sprzedawać bilety. To jest najważniejsze w tym sporcie. Sport to jest biznes. To jest biznes, to jest wszędzie, nie? To pomyśl sobie, to nie my, że mamy, tutaj nie ma, jak się nazywa, union. Tego sportowego unionu, gdzie wszyscy są pod jednym tym i zarabiają rozumiesz, co chodzi. Związek. No, że wszystkie fighterzy się złożyli i powiedzieli, hej, my idziemy, teraz złożymy kupę teraz, będziemy mieć jedną grupę i ci dostają tyle. Takiej ligi, to wszędzie to jest, nie? W piłce nożnej to jest w futbolu, w amerykańskim, tak. To jest w koszykówce, w siatkówce, wszędzie to nie ma. Tego nie ma, nie? O to chodzi, że ktoś jest dla siebie. Każdy jest dla siebie. Każdy to ma w tym samym miejscu, gdzie ty jesteś. Każdy są tak samo jak ty, tak samo, nie? I o to chodzi, że to nie masz, że okej, jak ja zacznę ligę, to dostaję minimum 1,5 miliona, będę walczył tyle razy i to takiego czegoś nie ma, nie? Jedna kontuzja, koniec życia masz, nie? I o to chodzi, że musisz się nauczyć, co jeszcze z tego, że jesteś dobry fighterem, jesteś, że dobrze trenujesz, że masz wszystko, czarny pas w tym, jestem tym, mam rekord 14,2, obojętnie co, tak, ale czy możesz sprzedać bilety?
nie? Niektórzy mogą, niektórzy nie mogą i o to chodzi. Czy możesz przy kamerze coś powiedzieć do pozytywnego, dobrego, czy będzie nie pozytywnego, negatywnego za kimś, żeby ludzie cię ja chcę go zobaczyć. Rozumiesz? Mhm. I o to chodzi. To nie tylko chodzi o klatce, co możesz pokazać, bo są takie momenty, że dwie, trzy walki im nie wychodzą. Nie? Może decyzje tylko były i nie były takie eleganckie decyzje, nie co teraz. Trzeba używać te słowa czasami, trzeba pokazywać coś innego. I to jest bardzo ważne w tym, że chłopaki teraz muszą się nauczyć, jak to wszystko się robi. Dlatego cały czas w tych moich podcastach, cały czas jak rozmawiam z kimśkolwiek, człowiek powiedziałem, ucz się angielskiego, bo to chcesz do tego poziomu iść. No, będziesz czempionem KSW, to znaczy, że co? Wszyscy na inni będą na ciebie teraz patrzeć. Kto to jest ten czempion KSW? A, man, wygrasz 5-6 walk pod rząd? Nagle co? Nagle wszyscy ci pokażą na drzwi, nie? Musisz te decyzje dać, nie? Kto będzie ci daje więcej pieniędzy, nie? Ale trzeba, muszą dać się nam zapukać. O to chodzi. Będą pukać. No będą pukać, nie. No to świetnie, to chodzi. Każdy to chce. No i właśnie o to mi chodzi. No to tym będą ci pukać, a też pukają do innych 100 tysięcy innych chłopaków też. Dlaczego, nie? Rozumiesz, jak to idzie. I o to chodzi. No właśnie fajnie, że wywiad zrobiłeś ze mną wczoraj po angielsku, porozmawiałeś, to wszystko, nie? Wszyscy wiedzą tutaj, kto ty jesteś, ale teraz trzeba pokazać, kim ty jesteś. Na świecie. Poza Polską, nie? I o to chodzi. Ja. I teraz widzisz, KSW, to nie tylko, że teraz jest w Polsce, nie? Teraz jeżdżą do Anglii byli, Kroacji byli. Chorwacji byli. Właśnie. I oni chcą coraz więcej. Nawet chcą do Ameryki. No może jest szansa tam pójść zrobić może ligę, może gdzieś indziej w Europie, może w Azji, może tym. Nie są takie plany. Plany. Muszą być plany na to, nie? I pomyśl sobie, byś po polsku tylko mówił, będziesz nagle walczysz w Ameryce, musisz trzeba po angielsku coś powiedzieć. Nie będzie chciał mnie oglądać tego. No właśnie o to chodzi. Będą chcieli oglądać, bo masz dobrą, pokazujesz dobrze co w tym, no ale jak nic nie możesz powiedzieć, to zapomną o ciebie bardzo szybko. Tylko będą pamiętali tego, co coś powiedzieć. I o to mi chodzi. To jest naprawdę, KSW dla mnie to jest wspaniała liga. To jest druga liga największa na świecie i oni są wspaniali. Nie? I cały czas się pytam, w każdym wywiadzie co ja robię. No, co jest twoje marzenie? Wszyscy dalej marzą, że chcą więcej, nie? Że chcą do tego poziomu. I to jest okej, ale trzeba tam, nie? Dużo porobić, żeby do tego dojść. Ciężka praca ogólnie. Za każdym roku jest coraz ciężej. I to jest to, że ta ciężka praca nie jest tylko na sali. No. To jest właśnie to, że to trzeba tą ciężką pracę władować, tak jak mówisz, no, że trzeba wszystko odsunąć na boki. I poświęcić się wszystkiemu dosłownie, że to nie jest tak, że znaczy, kiedyś to może tak jeszcze się wydawało, że to jest tylko tak, że przychodzisz na salę, robisz swoje rano wieczorem, koniec, ale teraz właśnie też w tych czasach trzeba dbać o te social media, właśnie teraz jeszcze ten recovery też, jak te ciało, fizjoterapia, to wszystko ma teraz. Odnowa, żeby regenerować tak, się regenerować pomiędzy treningami. Wszystko pomiędzy treningami. Psycholog sportowy. Tak, to wszystko jest bardzo ważne teraz. To jest ten poziom MMA, co ja walczyłem, nie? I teraz pomiędzy poziomem, gdzie ja byłem, co teraz tam teraz jesteście, to jest 3-4 razy lepsze niż gdzie ja walczyłem. Przecież jak i za 10 lat też będzie lepszy niż teraz. Tego, no, właśnie to chodzi. Tam gdzie ja trenowałem, to ja musiałem jiu-jitsu iść w tym miejscu, kickboxing w tym, fitness tutaj, moje ciężary tutaj, zapasy tutaj. To nie było tak, że jedno miejsce. Dopiero zeszło. Dopiero jak skończył tą moją karierę, to wtedy okej. Trenowałem Mark Munoz, to żeśmy tutaj poszli, później Kings MMA, Dan Hendersonem tutaj żeśmy trenowali, później my poszli tam, to teraz macie wszystko w innym miejscu, to jest coś pięknego i możecie teraz wołać sobie z 15-18 chłopaków tak samo, nie, w takim samym ranku jesteście i trenujecie cały czas, no to jest coś wspaniałego, macie, no, teraz jest taki otwarty ten sport, że jest naprawdę coś można zrobić i dlatego jest teraz dużo ciężej w tym, bo tyle chłopaków jest i są takie same marzenia mają. I teraz właśnie też chciałbym na punkt już tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy, jak kamera już się wyłączyła i powiedziałeś mi, żebym się zastanowił nad tym, żeby mieć też plan B. Nie, to jest też drugie, bo wiesz, pomyśl sobie, ile chłopaków w tym latach, co ja walczyłem, nie, to powiedzmy sobie 10 lat temu, nie, Stephen Bonner, Forrest Griffin, you know, George St. Pierre, to wszyscy, gdzie oni są teraz, co oni teraz robią, ile tych chłopaków było? 300, 400, 500 chłopaków, 600 chłopaków takich? Powiedz mi, co robi Mark Munoz teraz? Co robi ten? Słyszysz o nim nic? Czy on jest jakimś tym? Czy on za jakieś pieniądze zarabia? Nikt nie wie. Nie wie, no. A powinni wszyscy byli
nie, coś mieć z tego wszystkiego, nie? Chociaż jakieś pieniądze, czy jakąś fajną robotę poza tym, czy coś wszystkiego. I to jest najważniejsze, że ta twoja kariera, może myślisz, że będzie 15 lat, 20 lat, ale jedna walka, jedna kontuzja, jedno coś nie wyjdzie, może być całkowicie koniec, teraz co robimy, nie? To my mówimy sobie tak, o, otworzę sobie swój gym. Jesteś biznesmen? Wiesz, jak ten biznesplan założyć, to wszystko, ile potrzebujesz pieniędzy na to wszystko, ile potrzebujesz ludzi, żeby przyszło, żeby dowiedzieć się, ile zarobisz, żeby zarobić jednego złota, to wszystko, złotówkę. Trzeba to wszystko umieć, musisz mieć. To nie, że sobie otworzę gym i wszyscy przyjdą przychodzić do mnie, to nie tak, nie jest tak lepiej. Chcesz być trenerem, okej. Ale teraz trenujesz ludzi, to robisz to jak w czasie twojej kariery, ile klasy, ile chłopaków przychodzi na twoją klasę, ile dziewczyn przychodzi na twoją klasę, ile mam, ile tat przychodzi na twoją klasę. Trenujesz malutkie dzieci, które mają 3-4 latka, umiesz to robić, czy tylko trenujesz 12 latek wyżej, czy tylko trenujesz dorosłych, nie? Mhm. To wszystko to też jest, to nie jest tak łatwo, to wszyscy myślą, że to jest tak łatwo. A praca z dziećmi jest naprawdę wykańczająca. I ja wiem, co mówię. Ja to 3-latki, 4-latki. No ja też tak samo. Strasznie. Jak daleko zaszedłeś w tym domu, w tym tufie? Jak daleko? Do semifinału. Przegrałem semifinał i później w tym głównej walce w UFC, co była, w finału, a wygrałem swoją walkę i dostałem kontrakt. Dostałem bonusa też za submission of the night. Powiedz mi, ile przegrałeś walk, zanim dostałeś ten kontrakt? Bo wczoraj mówiłeś, że 9 walk walczyłeś z chłopakami, którzy dostali się do UFC i z nimi po prostu gorzej ci szło z niektórymi. Z jakim rekordem trafiłeś w tamtych czasach? Pamiętasz mniej więcej, plus minus? 17 i... Nie wiem, rekord jakiś... 40 walek, to miałem chyba, nie pamiętam. Muszę zobaczyć. Ale wiem, że miałem prawie do 20 wygranych i tam miałem może 9 przegranych, coś takiego. Także wszedł do UFC, czy nawet 20 wygranych, 9 przegranych. Coś takiego do UFC. No nie, coś takiego było. Coś takiego. Nawet to, że troszeczkę więcej kupa było. Kupa, nie? Ale chyba kiedyś inaczej się zbijało wagę, w sensie się ścinało 10, 15, 20 kilo, tak jak w dzisiejszych czasach, czy... Tak samo? Myśmy byli duży chłopacy, Czyli tyle walk narobiłeś w takim krótkim czasie i tyle... Jeżeli walczyłem w cięższej wadze z początku mojej kariery, bo żem zaczął karierę, jak miałem 250 poundów, nie? I później tak to moje ciało się zmieniało. I nagle byłem 230 pounds, 232, i nagle zacząłem walczyć z tymi, którzy są na tym wysokim, nie? 265 poundów, co ważą. I zobaczyłem, że te 12 kilo różnicy to jest dużo. Wtedy zdecydowałem się, że już jest czas. I właśnie to zacząłem walczyć w tej lekko w półciężkiej wadze, jakieś może 5-6 walek, 7 walk przed UFC. I wtedy weszłem do World Cup. Rozumiem. A jeszcze mam takie pytanko. Też wczoraj wspominałeś, że walczyłeś między innymi w stodole. Pierwsza walka nazywała się Ada Barn Fights. Ja, to jest taka w stodole walczy w Ada North Dakota w Ameryce. A teraz, czy było jakieś jeszcze takie, powiedzmy, ciekawe miejsce poza tą stodołą, w którym walczyłem swój pojedynek? Walczyłem w pojedynkach tam, gdzie brali ludzi z publiki, żeby walczyli. Spoko. Na przykład z takich... taki profesjonalny bokser był, który potrzebował przeciwnika. Mm-hmm. Ten przeciwnik jego powiedział, że nie będzie walczył, to nagle poszli przed walką do... Mówili, jak kto chce walczyć, to jakiś PR przyszedł, dostał kopa w dupę i zarobił może 200 zł czy ileś tam. Byli w takie walki, żeśmy byli też. Spoko. A z takich ciekawostek, bo sobie syn tego nie powie, ale ja jestem śmiało o tym powiedzieć. Nie? Miał kiedyś propozycję, żeby walczyć w lesie. W lesie? Tak, po walce wygranej amatorskiej, gdzie wtedy zarobił najwięcej z początkowej kariery, bo w zawodowej karierze tyle nie dostawał pieniędzy. Podszedł do niego gościu, który jeździ na motocyklu, na takich czoperach. Miałem taką sytuację, że miałem właśnie walkę i ona była zorganizowana na takim zlocie harlejowców. No i mój menadżer po prostu dostał telefon, że oni tam zrobili swoją, była amatorska liga MMA u nas w Polsce, ALMA. Zrobili zawody na tym zlocie
Nie wiem, jak do tego doszło, ale zrobili tam zawody i ci wszyscy harlejowcy, którzy tam byli, stwierdzili, że oni chcą sobie zrobić między sobą derby, między swoimi grupami, więc wydzwaniali chłopaków z różnych klubów, w różnych wagach, żeby ich zestawić ze sobą. I mój menadżer dostał właśnie taką propozycję, dostając tą walkę chyba około, miałem dostać 2000 za wyjście i 4000 jak wygram. Mhm. To były chore pieniądze za amatorską walkę. Nie. Nie ma czy to po prostu. To amatorska walka. Amatorska walka. Za pierwszą zawodową dostałem 500 zł, za tamtą amatorską dostałem 4000, bo ją wygrałem. No i no oczywiście, że wziąłem tą propozycję tam jakoś dwa dni przed. Pojechałem, zawalczyłem, wygrałem. I pamiętam, że właśnie chłopak z tej ekipy, która jakby mnie wypuściła do walki, ja jakby ich reprezentowałem, bo nie reprezentowałem wtedy Mighty Bullsów, tylko tamtą ekipę, nie będę wspominać nazwy, to podszedł do mnie i mówi: słuchaj, jakbyś chciał kiedyś jakieś prawdziwe pieniądze zarobić. Nie, to jest normalne. To mamy taką, taką fajną ligę. Ja takich rzeczy nie miałem. Ja miałem tak, że ktoś mnie spytał się, przyjdziesz do Minneapolis, Minnesota, mam dla ciebie turniej amatorski, czterech facetów, wygrana, będziesz dostaniesz pas, nie, tam mieć tylko amatorskie, to nie było pieniędzy, dostajesz może $200 za, żeby przyjechał, nie, za gaz, to wszystko. Nagle się zobaczyłem, przyjechałem, wygrałem turniej i powiedzieli mi, że to było profesjonalny turniej. I nagle mój rekord jest 2-0 jako profesjonalny. Pokazał się zamiast amatorski, już nie mogłem, bo amatorskim walczyć nie mogłem i zacząłem. Czyli trochę w konie ci zrobili, ale ruszyło twoją karierę do przodu. Troszeczkę tak, ale tam byłem i to wszyscy byli płaceni stówkami, a ja byłem $100, nie, bo 1000, 2000 zarabiali, a ja zarabiałem dwudziestkami, bo tylko $200 zarobiłem. Ja pobiłem dwóch chłopaków. Skończył się TUF numer 8. Trafiłeś do UFC, zmieniło coś w twoich przygotowaniach, trenowaniu, w mentalu. Chodzi o to, czy jak już się dostałeś do UFC, co zrobiłeś w tym kierunku, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem? W tym czasie już, znaczy wiesz, już zaczynasz mieć sponsorów. Nie, teraz cię zespoły cię chcą, żebyś reprezentował ich. No to ja reprezentowałem Team Quest z Dan Hendersonem, a miałem dwóch sponsorów, że znaczy, że już nie musiałem haratać, robić nic z boku, a mogłem normalnie spałem, srałem, jadłem i trenowałem cały czas. I wtedy też żeśmy zaczęli wtedy przynosić chłopaków poza grupą, z Australii, z Ameryki, z Europy, wszędzie, żeby z nami trenowali. A to teraz coraz lepszych trenujesz w grupie, już nie jesteś taki, że z Dan Hendersonem trenujesz jedną rundę, tylko z Dan Hendersonem teraz trenujesz 5 rund, nie? Bo doszło się do tego poziomu, to wszystko, już Dan Henderson ci nie kopie w dupę codziennie, tylko raz na jakiś czas ci da w dupę, ale też mówisz, oddasz, nie? I o to chodzi. I już czujesz się, że wszystko się zmienia powolutku, że już ten szacunek, co każdy fighter chce, już zaczyna dostawać, nie? I pierwszą walkę wygrałem, później ten kontrakt dostałem, później drugą walkę wygrałem, trzy walki pod rząd wygrałem, nie? I teraz przyszła czas, że już na main karcie zaczynam, będę walczył, Brandon Vera, już przechodzę na kamerę, na wszystko, nagrania, nie? I już czujesz się całkowicie inaczej, już wiesz, że jesteś tym doceniony i że w tej pierwszej 15 czy coś już zaczynasz pokazywać, że możesz coś robić i ludzie się od ciebie oglądać. Super. Czy jest jakiś moment z twojej kariery, którego żałujesz albo masz wrażenie, że... Tylko jednego. Tak? Wygrałem pierwszą walkę. Drugą walkę miałem, to był chyba Brian Stan, była moja następna walka. Później była, walczyłem w dwa UFC pod rząd, 96 i 97, czy 97 i 98. Miałem tylko 4 tygodnie pomiędzy dwoma walkami. I walczyłem 3 razy w ciągu, to było chyba teraz 15 tygodni, coś takiego razem, nie? I chciałem przerwę. Potrzebowałem przerwy, ciało już miało dosyć, wszystko. Pojechałem sobie z powrotem do Kanady, bo już mieszkałem w Ameryce. Byłeś ten czas też wagę robiłeś? Wagę też robiłem. Byłem na zabawie, piję wódkę, nie bawię się z żoną, z kolegami wszystkimi. Nagle Joe Silva, bo w tym czasie Joe Silva był matchmaker, dzwoni do mnie.
I to jest, Krzysztof, mam ofertę dla ciebie. Nie do odrzucenia. Nie to powiedział, ale mam Brandon Vera, szukał opponent. Będziesz na main karcie, czwarty z góry, coś takiego. Będą się przywierzyć do twojego klubu telewizją. Będziesz, to wiesz, ten pre-show, co zawsze, nie? I chcesz, to nie mogę powiedzieć nie, to jeszcze jestem pod Ultimate Fighter kontraktem, jak powiesz nie, to już tak ciebie nie będą tak patrzeć jak chcą, nie? I powiedziałem tak, ale wiedziałem, że te 3-4 tygodnie czy 3 tygodnie do przygotowania się na tą walkę, jakiś byłem tak zmęczony po tych pierwszych, ostatnich trzech, to dwóch pod rząd, i wiedziałem, że... Chcesz odpoczynku. Że potrzebowałem, ale powiedziałem tak i trenowałem ciężko, ale naprawdę w tej walce byłem zmęczony. Oglądałem tę walkę z 5 razy i jakbym naprawdę on nic nie zrobił. Tylko był troszeczkę fresh. Wiesz, potleniony był lepszy niż ja. I o to chodziło mi, że jakbym miał ten gaz, to naprawdę myślałem, że tą walkę mógł wygrać. Bo on był decyzję wygrał, ale to nie, że taką wielką decyzję wygrał, tylko że ja naprawdę nie miałem gasu i już po pierwszej rundzie już tak tego, no ale kopeć nic mnie nie dotknął, strzałami nic mnie nie dotknął, na ziemi położył mnie raz, wstałem od razu. Nie, wiesz, i właśnie to mi właśnie jest, że chciałbym poczekać. Powinien powiedzieć nie, jestem bardzo zmęczony, dajcie mi walkę za 2 miesiące czy za 3 miesiące, dajcie mi ten 10-12 tygodni, żebym miał cały camp, powolutku, dajcie mi odpocząć i wtedy bym walczył. To jest tylko jedna rzecz, która tak stoi mi w głowie, że powinienem powiedzieć nie wtedy, bo byłem bardzo zmęczony. To z drugiej strony, czy masz taki swój moment, który najbardziej zapadł ci w pamięć? Nie mówię, że to, nie wiem, że wygrałeś jakąś walkę, tylko czy to był moment, że nie wiem, podpisałeś kontrakt, czy właśnie... Czy... Są takie trzy. A jedna jest w Montrealu, bo wiesz, urodziłem się w Polsce, ale jak miałem 10 lat, wyjechałem do Kanady. Spędziłem 20 lat w Kanadzie. W Montrealu walczyłem z Brian Stan i jak wygrałem tą walkę i te Kanadyjczycy wszyscy w Montrealu... Poznali, kim jest Krzysztof, Nie znali, nie, ale no. Pobiłem Amerykana, to wszystko, no tak, bo Brian tak, Stan jest wielki Amerykan, nie? Taki był, jeszcze wygrałem Submission of the Night w tym czasie, to wszystkiego. Czyli gościu, który był poddawany przez gościa, który miał 61 kilo i w końcu wziął się za siebie i zaczął trenować brazylijskie jiu-jitsu, sam podał później na gali UFC Kimurą. Nie, i wiesz co, dobrze, co? I to był moment, drugi moment był w Niemczech, ja że wyszedł na piosenkę polską Mniej niż Zero, Lady Punk. Tak. A wszyscy śpiewali, Polacy śpiewali tą piosenkę, jak że wychodził. I to jeszcze polska flaga była, i że później dał tą flagę, jak się pocałował tą flagę. A jak że wychodził, to jest takie właśnie takie wideo jest, jak wychodzę i pocałuję tą flagę, ale to był w Montrealu. Ale to pamiętam, to była wielkie, bo też wygrałem tą walkę. I trzecią to było w Australii, jak walczyłem z Stephen Bonnarem. I powiedziałem na końcu w czasie wywiadu z Joe Rogan, że Azji. A wszyscy powiedzieli oj. Nie, to jest takie świetne, takie Azji. I to mi takie fajne weszło, bo całe było 25 tysięcy ludzi, to wszyscy z Australii. To było bardzo fajne też. Ja, i w głównej gazecie byłem, moje zdjęcie. Krew leciała, to była ta walka, gdzie Stephen Bonner, ja byliśmy normalnie w krwi cały, czerwonej. I takie zdjęcia są, że my jesteśmy w gazecie głównej, na głównej stronie, ja i Stephen Bonnerem walczyliśmy. Pytanie. Serio, mam przerwę, ale Seba, ty tam na dół nie miałeś zejść o 13? 30. A dobra, okej. 20 minut. Może ty masz coś, jakieś pytanie zza kulis, z kamery? No w sumie teraz jak właśnie odpaliłem sobie ten rekord, żeby tak spojrzeć na twoje walki, tak mnie jedna rzecz zastanawia, bo spojrzałem na porażkę z Igorem Pokrajacem i to była porażka przez knockout w 35 sekund. I właśnie... Ostatnia walka moja. No i właśnie to jest tak, że taka porażka, taka szybka, gdzie tak naprawdę jeszcze nie miałeś okazji pokazać tego, co umiesz w tej walce, to bolało cię bardziej, jak sobie z czymś takim radziłeś? To jest walka, którą nie pamiętam. A to jest ta walka, która rozwaliła mi mózg. A jak patrzę na tą walkę tylko raz i on mnie znokautował i jakżem zrzucił się na ziemię, to jeszcze mnie uderzył w mózg 6 razy, bardzo silno. Ja dopiero się obudziłem, jak można powiedzieć, że 90 minut przeszło po walce. To wtedy taka... Co się stało, że... Wiesz jak... jak się mówi bubble?
Bańka. Bańka jest, nie? I czujesz się, że jesteś w bańce i nagle coś ci tak pójdzie i nagle się otwiera bańka i światło. Toś mi się stało, że nagle mózg się obudził, otworzył się i nagle wiem, gdzie jestem. I pamiętam wejście do klatki i pamiętam, następne rzeczy, co ja pamiętam, już jestem ubrany i Joel Silva stoi przy mnie i mi mówi: Krzysztof, everything is going to be okay, we're going to take you to the hospital and check you out, you'll be fine. I to wszystko się stało pomiędzy tym, jest wywiad ze mną, że ja rozmawiam, miałem prysznic, miałem wszystko, ja nic nie wiem, nic nie pamiętam. I od tego czasu takie, chciałem jeszcze zobaczyć jeszcze raz po tej walce. Próbowaliśmy, miałem ofertę na walkę w Australii znowu, ale co się stało, że coraz gorzej się czułem z głową, że zapomniałem dużo rzeczy. Zostawiłem klucze w aucie, poszłem na kupić rzeczy w sklepie, patrzę, gdzie moje klucze, szukam klucze, a auto otwarte, zapalone i drzwi otwarte. Nie? Albo idę sobie dać sobie jedzenie na kuchni, położyłem patelnię, wszystko jedzę, idę do łazienki, sikam, idę spać, a dom będzie zaraz zapalony. Nie? Takie rzeczy się zaczęły robić. Nie? Zacząłem później, okej, powiedziałem, okej, Joe Silva chce jeszcze jedną walkę, ostatnią, daj mi coś. Okej, dał mi walkę, miałem walczyć z Brazylijczykiem, jiu-jitsu guy w Australii. Zacząłem trenować bardzo powolutku, z takim małym, takim jak ty, nie? Dotknął mnie w twarz raz, tak mnie dotknął dziabem, nie? Pierwszą lewą ręką. I nagle mój sam mózg powiedział, tak mi powiedział, a już koniec. Tak słyszałem siebie w głowie, I co powiedziałem. To był moment, kiedy już wiedziałem, że to już koniec. Ja już koniec. I zadzwoniłem od razu do UFC, powiedziałem im, że hej, coś mi się dzieje, nie czuję się tak dobrze z mózgiem, nie czuję się tak dobrze w głowie, zawsze zapominam wszystko, mam jakieś problemy. Dana White mnie zadzwonił od razu, powiedział: Krzysztof, my ciebie wyślemy do Las Vegas, robimy wszystkie testy, przyjdziesz do nas, będziemy tego, ale już nie będziesz walczył, już twoja kariera jest koniec, bo chcę, żebyś był zdrowy. I tak się zaczęła moja kariera. UFC bardzo mocno pomogło tobie na koniec? Tak, wiesz co, wzięli mnie do Las Vegas, zrobiliśmy wszystkie testy. Co się okazało? Okazało się, że mój short term memory, że ta krótka pamięć troszeczkę jest poruszona. I niektóre testy tak nie wyszły, jak powinny wyjść. Ale wiesz, nie mam żadnych problemów, gdzie ja wstaję i się chiwam czy coś, że się kręci w głowie. Takich rzeczy nie mam. Znam dużo chłopaków, widzisz tych chłopaków niektóre, że mają duże problemy teraz, coraz więcej z tym, ale jeszcze tego nie mam, to się bardzo z tego czuję. Ale wiem, że na przykład, jak się mówi, że chcę się przetoczyć. Przetoczyć się, nie? To zrobię, zaraz będę pijany. Czyli naruszony błędnik jest. Ja od razu. Ktoś, jak pójdę sobie na karuzelkę, przejadę sobie raz, już jestem pijany. No, i takie rzeczy. To już wiem, że skręcić. Mamy taki z paruszkiem w górze i kręcenie. Już nie, już tego nigdy, jak to będę stał tak patrzył. No, skręcę szybko w prawo, kolano pójdzie. Skręcę szybko w lewo, kolano pójdzie. To już biegać nie mogę, skakać nie mogę i nie, ja takie rzeczy już nie mogę robić. Żałujesz tego? Nie. No, ja bym to zrobił jeszcze 20 razy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest o to chodzi, ale wiesz co? Jedną rzecz, którą naprawdę mi jest żal, że widzisz, teraz jestem w takiej sytuacji, że znam ludzi, którzy chcą mi pomóc z moją głową. Tutaj jest taki gabinet w Warszawie, gdzie ja chodzę. Takim jest chłopak, gość Michał, który daje mi takie peptidy, takie wszystkie rzeczy. Bardzo mi to pomaga. I takich rzeczy, jakbym wiedział o takich rzeczach wcześniej, bo to te rzeczy były, tylko nic o tym nie wiedziałeś. Takich ludzi jeszcze nie spotkałem, nie? To wiem, że ten mój mózg byłby troszeczkę lepszy i w lepszym stanie by wszystko było, ale dobrze, że teraz jest to i teraz to biorę, a też dużo mikrodosuję, dawki duję, robię tego, tych muchomorów, tych LSD, takie rzeczy, które naprawdę spokojnie obudzają moją głowę, wszystko, że czuję się naprawdę wspaniale i pozytywnie. Nie. Czym się zajął Krzysztof Soszyński po karierze zawodnika MMA? Ten plan B, o którym była mowa. Plan B to był, że od razu weszłem z UFC Gym,
a to jest ten fitnessowy, wielki ośrodek. A tam zacząłem trenować ludzi, ale chodziło o to, że trenujesz mamy. Nie chodziło o to, że trenujesz fighterów, tylko trenujesz normalnych ludzi, którzy chcą się uczyć MMA, ale nie na walkę, tylko na fitness. I dużo się o tym biznesie nauczyłem. I w czasie tego, co robiłem, certyfikaty brałem sobie fitnessowe, żeby dojść do tego poziomu, że chciałem być menedżerem, nie? Bo byłem rozwalony, żeby trenować na tarczę, you know, 10-15 razy w ciągu codziennie, to robić codziennie przez 5-6 dni, to tego nie wystarczy, nie? Dwa lata może będę to robił i już będzie połamany, nie? To chciałem z tego coś mieć, że dorosłeś do tego i tak mi da mi ofertę. Zaczniemy cię od początku, ty weźmiesz, my cię będziemy uczyć biznesu, my chcemy od ciebie, żebyś się nauczył prawdziwe, jak się trenuje ludzi, nie? Te certyfikaty, to wszystko i powolutku będziemy rosnąć. No to tak się zdało, że po półtora roku, dwa lata wziąłem te certyfikaty, nagle byłem menedżerem jednego klubu MMA strony. Później chcieli, żebym wszystkich uczył chłopaków, jak to wszystko się robić, to znaczy byłem dyrektorem MMA. Później miałem szansę wylecieć do Dubaju, żeby być dyrektorem MMA i fitnessu. W Dubaju. Dla UFC w Dubaju, dlatego tam teraz jestem. I to taka moja kariera była. I to robiłem. I to zarobiłem więcej pieniędzy w tym, niż zarobiłem w UFC. Naprawdę to ta UFC mi dała tą drogę, żeby robić teraz, co ja bardzo lubię. Teraz już tego nie robię, bo zdecydowałem się, że po 9 latach z tą kompanią, to wszystkim, chciałem sobie nareszcie wziąć troszeczkę przerwy. Zarobiłem pieniądze dobre, nie że mam dużo pieniędzy, coś takiego, ale czuję się, że mogę wziąć sobie 5 miesięcy, 6 miesięcy, może nawet rok, 2 lata bez pracy i pojeździć sobie po świecie, robić rzeczy, które ja bardzo lubię. Teraz muzyka, produkuję muzykę, a wychodzi mi, mam bardzo szansę dobrą dojść do tego poziomu, gdzie może być podpisany przez dużą label, nie wiem, jak się po angielsku, po polsku. Bo mam pytanie, muzyka, jak chodzi o tworzenie bitów i kawałków, a nie śpiewanie? Muzyka, co ja gram, to jest drum and bass. Nie, to jest ta szybka muzyka, gdzie dużo słów nie ma, ale może właśnie teraz dzisiaj nagrywam pierwszą piosenkę, gdzie mam troszeczkę słów włożyłem. I tak próbuję ustawić, jak to wszystko działa i to wszystko, ale jeszcze się uczy, to jest dopiero półtora roku robię. To jest tak samo jak MMA, że trzeba włożyć 10 tysięcy godzin, trzeba umieć, jak to się układa i tak robimy. Nie. I takim akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę z... Mogę się siedzieć gadać z wami 5-6 godzin łatwo. No właśnie też mam takie wrażenie, że tak, żebyśmy mogli przegadać. Ale jeszcze muszę wieczorem do klatki jeszcze wyjść. A ty też masz robotę. Zrobić swoją robotę. I mam nadzieję, że ostatni raz przed kamerą się spotkaliśmy, że na kolejnych galach KSW już... Jeszcze lepszy pomysł. Nie, polecimy do Dubaju. Polecimy do Dubaju. To możecie, bardzo proszę. I dziękujemy bardzo. Bardzo proszę. Miło mi. Bardzo miło rozmowa. Super. Us! Ale fajnie. Petarda. Dlatego studiujesz walkę z cieniem. Walkę z cieniem. Wiesz, dlaczego się nazywam Chapter 2 jako mój artysta? Bo Chapter 1 to była MMA kariera, a teraz Chapter 2 będzie producerowa muzykę kariera na to. Chapter 2. Pierwsza piosenka nazywa się Aurora. By być nieuchwytnym celem, władać każdym ze zmysłu. Każdy krok, każdy lever, cię przybliża do twych snów. Choć w parze z tym idzie szaleństwo i boisz się swoich kolejnych pomysłów.